Dobry wieczór Państwu. Wybory do rad narodowych są stałym tematem audycji polskojęzycznych rozgłośni dywersyjnych. Wolna Europa nadała wczoraj apel do swoich słuchaczy, zaczynający się od słów. Zbliżają się kolejne wybory. Nie nasz rząd każe nam głosować i na nie naszych kandydatów. Wolna Europa powiedziała prawdę. Kandydaci do rad narodowych nie są kandydatami amerykańskiej rozgłośni, a rząd, który ta rozgłośnia uznaje za swój, ma rzeczywiście inne wybory na głowie. Do Moskwy przybyła z oficjalną przyjacielską wizytą partyjno-państwowa delegacja Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, której przewodniczy sekretarz generalny Partii Pracy Korei, prezydent Kim Il-sung. Dworzec Jarosławski w Moskwie. Gości powitali członkowie kierownictwa Partii Państwa Radzieckiego, Mikołaj Tichonow, Andrzej Gromyko, Dmitrij Ustinow, Wasilij Kuzniecow, Konstantin Rusakow. Kim Il-sung kilkakrotnie przebywał w Związku Radzieckim. W 1961 roku również przewodniczył partyjno-państwowej delegacji. Podpisano wtedy układ o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Związkiem Radzieckim a Koreańską Republiką Ludowo-Demokratyczną. Plac przed Wielkim Pałacem Kremlowskim. Kim Il-sunga i towarzyszące mu osoby serdecznie powitał Konstantin Czernienko. Delegacja Korei Ludowej jest przyjmowana w Związku Radzieckim z przekonaniem, że wizyta posłuży dalszemu rozwojowi i umocnieniu stosunków obu partii narodów. Na konferencji prasowej, która zakończyła się dziś nad ranem czasu warszawskiego, prezydent Reagan potwierdził nieustępliwą postawę wobec ZSRR. Wiele pytań wyrażających niepokój o stan stosunków USA-ZSRR Reagan zbył szeregiem bagatelizujących zapewnień, że sytuacja nie jest aż tak zła, jak ją się rysuje. Reagan zaprzeczył, że, mówię dosłownie, świeżbi go palec, aby wysadzić świat w powietrze. I znów dał wyraz marzeniom o wyczerpaniu Związku Radzieckiego wyścigiem zbrojeń. Biuro prasowe rządu. Miejsce niemal codziennych spotkań ministra Jerzego Urbana z dziennikarzami krajowymi. Na tej konferencji dziennikarzy zastąpili czytelnicy Świata Młodych. Przez 2 lata gazeta prowadziła dyskusję pod hasłem Jaka Polska? Autorów pytań, które dotyczyły najważniejszych polskich spraw, rzecznik rządu zaprosił do biura prasowego. Kamery zostały włączone i rozpoczęła się konferencja. Nazywam się Robert Ilczuk, chciałem panu ministrowi zadać następujące pytanie. Dlaczego w Polsce nie przywiązuje się wagi do wychowania młodzieży, nie wychowuje się jej w duchu patriotyzmu, obywatelskiej postawy? Przecież to my będziemy w przyszłości kształtować charakter i kierunek Polski i to będzie od nas zależało, a nie od kogo innego. Jako rzecznik rządu muszę się oburzyć na wyrażoną tu opinię, że w Polsce nie przywiązuje się wagi do wychowania. Wagę do wychowania przywiązuje się ogromną i to właśnie do takiego wychowania, jakie pan nakreślił. Inną rzeczą jest umiejętność przeprowadzania tych procesów wychowawczych, a to jest, jak wiadomo, bardzo złożona sprawa. Natomiast gdy idzie o rząd, to przywiązuje on ogromną wagę do spraw wychowania i tworzy warunki, w których proces wychowywania powinien przebiegać pomyślnie. Te warunki to jest przede wszystkim utrzymywanie ogromnej ilości szkół i doskonalenie tych szkół. Jest to bardzo kosztowne, trudne, mozolne i skomplikowane. Dziękujemy za uwagę. Do widzenia.